Siema, jestem Trzeci i witam was na moim drugim koncie w Brawl Stars, a mianowicie na koncie, które utworzyłem w poprzednim odcinku. No i w dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie po tytule tego odcinka oraz po miniaturce, utworzę mój drugi klub w Brawl Stars. Będzie to moja akademia, akademia mojego głównego klubu, do którego oczywiście was serdecznie zapraszam. No i tak, zaraz tutaj, słuchajcie, jestem mega tym podjarany i myślę, że wy też, ale słuchajcie, zaraz o wszystkim opowiem, zaraz ten klub, moją akademię utworzę, więc zaraz o wszystkim się dowiecie i wszystko zobaczycie, ale zanim to, to oczywiście zostawcie subskrypty, najlepiej dwa razy dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach, bo jeśli lubicie Brawl Stars, to mój kanał was na pewno zainteresuje i zaciekawi. Oraz zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło, więc dziękuję za każdą łapkę w górę pod tym filmem. No i zapraszam was właśnie do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie się moje wszystkie social media oraz mój klub w Brawl Stars, właśnie mój główny klub oraz macie też w opisie mój klub, który dzisiaj utworzę, także możecie zajrzeć do opisu i poprzez link, który macie w opisie lub też poprzez wpisanie nazwy w Brawl Stars możecie do tego nowego klubu wbić. No i słuchajcie, ja za chwilę już ten drugi klub tworzę, a więc myślę, że tutaj zaraz o wszystkim wam opowiem, także no naprawdę dzisiaj będzie się grubo działo. A więc może zanim utworzę jeszcze ten mój klub, tą moją akademię, no to jak wiecie, mam drugie nowe konto, na którym właśnie się teraz znajduję. No i słuchajcie, jest taka ciekawostka, ponieważ aby utworzyć klub w Brawl Stars, trzeba mieć 5. poziom doświadczenia. A więc jak widzicie, ja tutaj wbijałem sobie pucharki, no i wbiłem ten 5. poziom doświadczenia. Naprawdę bardzo łatwo było, każda gierka była wygrana, jak grałem dosłownie... Każda, żadna gierka nie była przegrana, w każdej gierce byłem też gwiazdą gry, więc no naprawdę mega łatwo się gra na takich niskich pucharkach. No i właśnie wbiłem ten 5. poziom doświadczenia. A więc, skoro wbiłem ten poziom doświadczenia, no to oznacza to, że mogę już utworzyć ten mój klub Brawl Stars, tutaj mój kolejny klub Brawl Stars. No i generalnie teraz zapytacie, dlaczego tworzę ten klub. A więc generalnie kiedyś mój klub w Brawl Stars, ten mój główny klub, był od zera pucharków. Był on od zera pucharków przez jakiś czas, no i od pewnego czasu stwierdziłem, że jest pełno osób w tym klubie i no jakby stwierdziłem, że pora zacząć rozwijać ten mój klub. No i stwierdziłem, że zacznę po prostu ustawię pucharki, że już nie będzie od zera, tylko ustawię jakieś wyższe pucharki. No i tak zacząłem zwiększać te pucharki tak stopniowo. No i jak zwiększałem te pucharki, to do mojego klubu dochodziły coraz to lepsze osoby, coraz to więcej osób, które miały więcej pucharków. No i mój klub naprawdę piął się w górę, no i właśnie dlatego teraz jesteśmy naprawdę na dosyć wysokim miejscu w topce polskiej, bo jesteśmy top 100 i naprawdę z tego miejsca nie spadamy. Tak naprawdę jesteśmy gdzieś nawet około top 50 tak ogólnie, ale ja zawsze mówię top 100, no bo jednak top 100 to taka jakby liczba 100, wiecie o co chodzi, żeby tak już po prostu, no nie ma co się aż tak chwalić, po prostu top 100, wiecie o co chodzi. No i od tego czasu pełno osób do mnie pisze, że chcą wbić do mojego klubu. Pełno osób pisze, żebym zmniejszył pucharki. No i pierwsza rzecz, no pierwsze pytanie, czy mogą wbić do mojego klubu? No nie mogą wbić, bo mają za mało pucharków. Drugie pytanie, czy obniżę pucharki w tym klubie? A więc w tym moim głównym klubie nie obniżę pucharków, ponieważ no jak już mówiłem, chcę ten mój klub rozwijać, żeby on się pił coraz to na wyższe miejsce w tej topce polskiej. No i tak cały czas jest, cały czas rośniemy w górę. Z dnia na dzień mój klub jest coraz to lepszy. A więc no, dużo osób się właśnie pytało, czy zmniejszę pucharki, a więc tutaj odpowiadam po raz kolejny, że nie, nie będę zmniejszał pucharków w moim klubie, ponieważ właśnie chcemy się piąć wysoko. No i tak, ja zawsze byłem taki, że chciałem, żeby naprawdę każdy mój widz no, był w tym moim klubie. Zawsze chciałem, żeby każdy tutaj ze mną mógł sobie pograć, żeby mógł być w moim klubie, żeby mógł się fajnie bawić, żeby po prostu miał ze mną jakiś lepszy kontakt, żeby mógł wystąpić u mnie na odcinku i tak dalej, i tak dalej. No ale słuchajcie, no ze względu na to, że chciałem rozwijać mój klub i nadal chcę, no to jest ograniczona liczba miejsc też, no to nie każdy może wbić do tego klubu, ponieważ no jest za dużo chętnych, to po pierwsze, a po drugie, no nie każdy ma aż tak dużo pucharków, żeby wbić do tego mojego głównego klubu. A więc właśnie dlatego stwierdziłem, że utworzę drugie konto. No i prawda jest taka, że to drugie konto utworzyłem tylko i wyłącznie dla was. Jest to konto tylko i wyłącznie właśnie w celu utworzenia tego drugiego klubu mojej akademii, żeby każdy mógł być w moim klubie i ten klub będzie, co bardzo ważne, od zera pucharków. Także nawet jeśli nie macie jeszcze konta w Brawl Stars, a chcecie sobie ze mną po prostu pobyć w moim klubie,
no to nieważne ile macie pucharków, możecie mieć ich nawet, nie wiem, możecie być najlepszym graczem na świecie, możecie wbić do tego klubu, możecie być najgorszym graczem na świecie, też możecie wbić do tego klubu. A więc no myślę, że naprawdę mega fajny gest z mojej strony w kierunku do was, moi widzowie. A więc możecie to docenić oczywiście łapką w górę, będzie mi również bardzo miło, tak jak i mam nadzieję wam. No i mam nadzieję, że do tego klubu właśnie teraz każdy wbije i że każdy będzie mógł w moim klubie być. Jestem bardzo ciekawy, jak ten klub mój drugi, jak będzie wyglądała jego historia, bo jest to naprawdę coś mega, mega ciekawego. Czy będzie tam 100 członków na 100? Jest to coś bardzo ciekawego, ponieważ no jest to akademia i nie będę w tym klubie aż tak bardzo aktywny jak w głównym, wiadomo. Ale jednak na ten klub również będę często zerkał. No i będę patrzył, jak ten klub się rozwija. No i słuchajcie, raczej nie planuję w tym klubie zwiększać pucharków, a więc ten klub, oczywiście nie mówię, że tak będzie, bo planuję, podkreślam słowo planuję, nie zwiększać pucharków w tym klubie. Więc raczej będzie on na zawsze na zero pucharków ustawiony, ale tego nie gwarantuję, no bo nie wiadomo, jak to w przyszłości się potoczy. Może ten klub będzie również tak samo dobrze rósł i stwierdzę, że ten klub również będę chciał wepchnąć w topkę polską i coraz mocniej go rozwijać, ale obstawiam, że raczej nie będę chciał się skupiać aż tak mocno na dwóch klubach, tylko po prostu lepiej skupić się na tym głównym, ale tak mocno i żeby ten jakby główny pchać tak coraz lepiej w tą topkę, a ten drugi no jakby będę chciał, żeby to po prostu był taki klub, żeby każdy mógł sobie tam wbić. No i myślę, że naprawdę jest to mega fajny gest, no i że teraz każdy będzie mógł być w moim klubie. Okej, a więc sporo gadania, sporo tutaj się rozgadałem, ale no musiałem tutaj wam o tym powiedzieć, ponieważ naprawdę było to mega ważne, żeby to wam powiedzieć, bo mega dużo osób o to pisało i tutaj też ciekawie było wyjaśnić to wszystko w tym odcinku, dlaczego robię ten klub i tak dalej, i tak dalej. No sami słyszeliście przed chwilą, ja już tutaj no nie będę się rozgadywał więcej. W takim razie jak widzicie, ja tutaj jestem przy tworzeniu nowego klubu, przy mojej nowej akademii, gdy nie jest ona jeszcze utworzona. A więc słuchajcie, ja tą akademię teraz utworzę, no i widzimy się za chwilę. Także tutaj będziecie mieli jakby taki na szybko proces tworzenia tego klubu. Okej, więc jak widzicie, ja już tutaj mam wszystko ustawione, jak widzicie, odznaka, zielony kaktusik, nazwa klubu Klub Trzeciego 2, no bo jest to mój drugi klub, także Klub Trzeciego 2 mamy. Jest to moje konto, tutaj się nazywa Trzeci 2, więc tutaj Klub Trzeciego 2 również. No i opis sobie ustawię później, więc tutaj tym nie będę raczej zanudzał tutaj. No i oczywiście typ otwarty, wymagane puchary 0. Włączyłem tryb prorodzinny, żeby każdy mógł wbić do mojego klubu. Lokalizacja klubu oczywiście Polska, no i klik utwórz, wielka chwila, uwaga, no ja już się naprawdę nie mogę zaczekać, aż ten klub wystartuje, a więc uwaga, 3, 2, 1, no i utworzono klub, zwróćcie uwagę, że klub powstał i wow, jak to kozacko wygląda, serio. A więc ja tutaj zostanę już przy tym widoku tego klubu, żeby każdy mógł sobie teraz popatrzeć i wbić do tego klubu. No i słuchajcie, właśnie tak wygląda ten klub, Klub Trzeciego 2. Wszystko z małych liter. No i co, tutaj jak widzicie, tutaj macie jakby hashtag tego klubu, więc jak ktoś nie mógłby dołączyć po nazwie, czy woli jakoś po hashtagu, chociaż wątpię, że nie ma takich osób, które wolą dołączyć po hashtagu albo nie mogą po nazwie, no to tutaj macie też znacznik klubu, także możecie również po hashtagu wbijać. Dowódcą jestem ja, Trzeci 2, mam aktualnie 104 puchary, jak ten klub utworzyłem. No i tak, tak to właśnie wygląda. No i generalnie też na tym koncie, na którym teraz jestem, no to musiałem pobijać te pucharki, jak już mówiłem, też przy okazji potwierdzam sobie skrzynek dużo i dużo nagród odebrałem, więc mam już kilku zadymiarzy i no dosyć sporo już tych rzeczy tutaj udało mi się na tym drugim koncie uzbierać, ale tutaj ja w tym odcinku się nie będę tym zajmował, a więc no zapraszam was do tego klubu bardzo serdecznie, naprawdę będzie mi bardzo miło, jeśli do tego klubu wbijecie, także teraz nie ma wymówki, że ktoś nie może być w moim klubie, bo teraz każdy może być w moim klubie, a więc mam nadzieję, że skorzystacie, no bo wiele osób do mnie pisało, a więc teraz no grzech by było nie skorzystać, no bo chcieliście, a ja dla was tworzę, a więc no tutaj myślę, że naprawdę wiele osób z tego skorzysta, także no zapraszam bardzo serdecznie.
Okej, a więc w tym dzisiejszym naprawdę mega ważnym odcinku to by było na tyle, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Oczywiście zapraszam was do mojego głównego klubu, jeśli macie dużo pucharków. Jeśli macie też mniej pucharków, no to wbijecie do tego mojego drugiego klubu. A więc zapraszam was, dwa kluby są naprawdę otwarte, więc tutaj zapraszam do obydwu klubów. No i zostawcie oczywiście łapkę w górę pod tym filmem, będzie naprawdę bardzo, bardzo miło. No i łapką w górę docenicie to, że po prostu zrobiłem to dla was, więc no, mam nadzieję, że rozumiecie, dlaczego warto zostawić tą łapkę w górę. Ja tutaj już nie namawiam was do niczego, subskrybujcie mój kanał, najlepiej wraz z dzwoneczkiem, abyście byli na bieżąco z moimi filmami. No i nie przedłużając, to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!